Szczęść Boże, Robert Knap. Witam Państwa w programie Polski Punkt Widzenia. Naszym gościem jest poseł Prawa i Sprawiedliwości Jan Dziedziczak. Witam Pana w studiu. Szczęść Kłaniam Boże. Kłaniam się. Szczęść Boże. Panie pośle, czy my żyjemy w miękkim totalitaryzmie? Tak przynajmniej twierdzi profesor Zyta Gilowska. No, myślę, że pani profesor ma dużo racji. No, to, co wyprawiano z panią profesor w kontekście rozmów o stanie polskiej gospodarki, te szantaże wobec panią profesor. Przecież minister Nowak mówił nawet o odwołaniu, co łagodnie mówiąc mogłoby wywołać dyskusję, czy w ogóle była taka możliwość konstytucyjna, no ale takie argumenty padały. Jednym słowem, pani profesor, która chciała rozmawiać o stanie polskiej gospodarki, która chciała, że tak powiem, rozpocząć rozmowę o konkretach, została doprowadzona do gruźb w kontekście odwołania jej ze stanowiska. No, to wiele mówi o tym, jak aktualna władza, jak Platforma Obywatelska chce rozmawiać o tym, jak w Polsce jest. Czyja opinia na temat finansów państwa jest bardziej, której opinii się bardziej przyglądają rynki? Członka Rady Polityki Pieniężnej czy ministra finansów? Jednak myślę, że ministra finansów, no bezdyskusyjnie minister finansów. On może brać udział. On może brać udział. On jest chyba pierwszym ministrem finansów, który wypowiada się w sposób tak partyjny. Ja przypomnę, że minister Jacek Wincent Rostowski jest osobą, która w każdej debacie sejmowej atakuje personalnie liderów opozycji, głównie Jarosława Kaczyńskiego. W każdej debacie sejmowej wypowiada się jak funkcjonariusz partyjny, a nie jako osoba kierująca finansami publicznymi. Tego w Polsce nie było, niezależnie jakie były rządy, bo to przecież były i rządy lewicy i naszej formacji. Jednak minister finansów z racji swojej roli jednak wychodził ponad bieżącą międzypartyjną rywalizację i raczej wypowiadał się jako osoba na przykład broniąca finansów publicznych, wypowiadająca się w imieniu rynków finansów, nie w imieniu partii, nie jednak mówiła o stanie gospodarki, a nie o stanie psychicznym na przykład lidera opozycji. No, to jest to, co się dzieje teraz, to, co wyprawia minister Rostowski, to jest coś skrajnie merytorycznego i wydaje mi się też dlatego, że minister Rostowski, w ogóle jego formacja robi wszystko, żeby konkretnie o stanie gospodarki nie rozmawiać. I dlatego profesor Zyta Gilowska nie powinna brać udziału. Profesor Zyta Gilowska, która jest... Czy zobaczymy profesor Zytę Gilowską w debacie jednak mimo wszystko? Jest znakomitym ekonomistą, jest profesorem, jest byłym premierem i ministrem finansów, aktualnie członkiem Rady Polityki Pieniężnej. No, jest osobą, która z pewnością ma wiele spostrzeżeń na temat sytuacji finansów, z pewnością potrafi przeanalizować, jak działa Ministerstwo Finansów, jak aktualny minister działa. Będziemy mieli szansę usłyszeć te wnioski? Mam nadzieję. Ja liczę na to, że w jakiej postaci będzie możliwość akademickiej debaty, bo to, powiedziałbym, dla osób zainteresowanych realnym stanem finansów w Polsce jest, myślę, najbardziej interesujące, czyli nie sztandar partii X i partii Y, tylko rozmawiajmy, jakie jest bezrobocie, jaka jest sytuacja zadłużenia, jakie są stopy procentowe. Znaczy konkretnie, znaczy taka debata akademicka dałaby nawet nam ten komfort, że nie byłoby retorycznych chwytów partyjnych, tylko byłyby rozmowy o konkretach. No ale jak widzimy, władze i niestety w to włączył się prezydent Komorowski, robią wszystko, żeby do takiej rozmowy nie doszło. Ale to w ogóle jest ciekawa historia tych debat. Proponuje nam się debaty. Premier Tusk mówi ciągle o debatach. Debatujmy, usiądźmy do debat. Są teraz nawet niektóre stacje komercyjne robią coś a la debata. Ale tak naprawdę nie rozumiem za bardzo zachowania Platformy Obywatelskiej. Ona chce rozmawiać o Polsce, rozmawiać o dokonaniach, o tym, co chce zrobić, debatować, a nie ujawniła jeszcze swojego programu wyborczego. Więc jak można siadać do debaty, nie mając w ręku programu? Znaczy, to co? Znaczy, mielibyśmy tylko debatę tak naprawdę, chwyty retoryczne, sztuczki retoryczne, kolorowy krawat, dobrana koszula, a nie to, co chcemy zrobić. Mi się wydaje, że jeżeli poważnie traktujemy widzów takiej debaty, Polaków, to jednak oni by chcieli nie widzieć kolor koszuli, tylko tak przynajmniej przypuszczam, prawda? Ale to, co będzie z ich budżetem domowym, co będzie z cenami podręczników, co będzie... Będzie z pracą. Z pracą, no dokładnie. Panie pośle, jakie nastroje po dzisiejszym losowaniu? Bardzo dobre. To jest znak dla nas, dobry znak. Miejmy nadzieję, że to będzie odwzorowanie, przynajmniej w naszym przypadku, miejsca w rywalizacji wyborczej. No jedynka to rzeczywiście pierwsze nazwisko na pierwszej karcie. Tak jest. I mam nadzieję, że to jest dobry znak przed wyborami.
cały czas krążą te informacje o wewnętrznych sondażach partii, mówiących o bardzo małej różnicy między Prawem i Sprawiedliwością a APO. To mówi się o 2-3 punktach procentowych. Co ciekawe, potwierdzają to źródła i w Prawie i Sprawiedliwości, i w Platformie Obywatelskiej, co jest bardzo optymistyczne. Jednym słowem, rywalizacja idzie łeb w łeb. Na miesiąc przed wyborami jesteśmy tak naprawdę przed otwartą decyzją, kto wygra te wybory. 2% różnicy. Tak. Między PiS-em a PO w sondażach wewnątrzpartyjnych. Oczywiście to bardzo mało. To są bardzo małe różnice i naprawdę mamy realną szansę wyprzedzić Platformę Obywatelską, wygrać te wybory i skończyć te naprawdę fatalne dla Polski rządy. Panie pośle, nie mogę nie poruszyć tego tematu, skoro pan jest w studiu. Chodzi mi o ustawę, która przepadła w Sejmie, ustawę broniącą życia bezkompromisowo. To 600 tysięcy podpisów nie przekonało polityków Platformy Obywatelskiej. 600 tysięcy podpisów nie przekonało. Ja pamiętam, jak apelowałem jako przewodniczący parlamentarnego zespołu na rzecz ochrony życia, żeby nie odrzucać tej ustawy w pierwszym czytaniu, bo takie były pomysły, takie pomysły zgłoszono. Co oznacza, to naszym widzom powiem, jakby odrzucenie w pierwszym czytaniu, to oznacza, że politycy Platformy i SLD proponowali, żeby nawet nie rozpocząć prac nad tą ustawą, tylko od razu ją nie przeczytać. Tak, nawet nie przeczytać, od razu podrzeć i do kosza. I niestety głosowało całe SLD, no ale to wiedzieliśmy, ale zagłosowało 2/3 Platformy Obywatelskiej nad tym, żeby projekt obywatelski z rekordową, przecież jedną z największych w historii, liczbą podpisów 600 tysięcy, wyrzucić do kosza bez nawet czytania. To na szczęście się nie udało. Udało się tam kilka, no 1/3 Platformy nawet jednak zdecydowała się rozpocząć pracę nad tą ustawą, no ale kilka dni temu Platforma Obywatelska wprowadziła dyscyplinę, że tą ustawę trzeba zakończyć pracę nad tą ustawą. Trzeba ją usunąć z polskiego parlamentu i niestety 6 głosami to przegraliśmy. Byliśmy blisko, wiem, że się wyłamało 15 osób z klubu Platformy, to niestety mniej niż 10%, ale i tak trzeba z szacunkiem o tych posłach powiedzieć. I wielka szkoda, że Platforma Obywatelska, ugrupowanie, które ma w nazwie sformułowanie obywatelskie, tak postąpiło z projektem obywatelskim. Ale chcę tutaj też zasiać troszeczkę optymizmu. Myśmy o tym rozmawiali też wśród członków zespołu na rzecz ochrony życia, że tak naprawdę to, że minimalną różnicą głosów to głosowanie przegraliśmy, to jest wspaniały znak na przyszłość. To dobrze, że w Polsce, w polskich warunkach, to myślę, że no, błogosławiony Jan Paweł II nad nami czuwa i to jest jego nauczanie, jego dziedzictwo, że takie rozwiązania realnie wprowadzające ochronę życia, likwidujące możliwość zabijania dzieci posądzonych o to, że mogą być chore, jak to ma w tej chwili ponad 500 dzieci zabitych legalnie w Polsce rocznie, że byliśmy o włos od przegłosowania tej ustawy, a więc jest to możliwe i miejmy nadzieję, że w przyszłej kadencji Sejmu wejdą parlamentarzyści, ludzie sumienia i uda się naprawdę przeprowadzić tą ustawę, którą później obwarujemy, okopiemy różnymi też konstytucyjnymi rozwiązaniami i po prostu życie będzie w Polsce chronione. Sejm zdąży ze zmianami konstytucji? To jest pytanie, na które, że tak powiem, które sobie zadaje wielu parlamentarzystów. Zobaczymy, co się stanie, czy będzie pośpiech, czy będzie szansa na te merytoryczne rozmowy. Nie wiem, panie redaktorze, to nie jest dobrze, że na ostatnim posiedzeniu parlamentu w pośpiechu zmieniamy konstytucję. Uważam, jak pan ocenia kompromis, jeśli chodzi o konstytucję? Wpisanie całego rozdziału dotyczącego tego, że Polska jest w Unii Europejskiej, to... Nie, uważam, że to jest zły pomysł. Konstytucja nie powinna się takimi rzeczami zajmować. My nie powinniśmy naszego udziału w Unii Europejskiej wpisywać do konstytucji. To jest irracjonalny pomysł. Mi się on bardzo nie podoba osobiście. Z punktu widzenia prawa nie najlepszy. Ale też z punktu widzenia interesów Polski. Nie widzę możliwości, żeby... Czy nie widzę powodu, żeby... Jaki Polska ma cel, jaki Polska ma interes w tym, żeby wpisywać członkostwo w Unii Europejskiej do konstytucji? My powinniśmy mieć tą świadomość, że jesteśmy w Unii Europejskiej, dlatego że to się nam, Polakom, opłaca. Jeżeli kiedyś nam się przestanie opłacać, powinniśmy mieć bezproblemową możliwość wyjścia z Unii Europejskiej. Ja przynajmniej wychodzę z takiego założenia, że wszystkie, nawiasem mówiąc, panie rektorze, zdecydowanie większość krajów, jeśli nie wszystkie, Europy Zachodniej uważa, że są w Unii Europejskiej, dlatego że im się to opłaca.
są po to, żeby z tego w jakiś tam korzystać. Sposób korzystać. Tak. Po to się jest w Unii Europejskiej. U nas pewne środowiska liberalne jakby mówią, że jest to projekt, dla którego wszyscy muszą się poświęcać i my musimy w zasadzie dać tutaj coś od siebie, bo budujemy wielkie europejskie superpaństwo, bo wielki europejski projekt. Prawie jak stowarzyszenie non-profit. To jest nieprawda. Tak. Każdy inny kraj Europy Zachodniej, zwłaszcza tej doświadczonej starej Unii, jest w Unii dlatego, że im się to opłaca. I my też powinniśmy tak myśleć. No i pośle, a jak pan sądzi, Polakom spodoba się program w telewizji publicznej The Voice of Poland? Nie no, myślę, że ta historia jest jednym wielkim skandalem. No, oczywiście mamy na myśli, tak myślę, że pan redaktor ma na myśli... Przede wszystkim udział pana Darskiego. Pana Darskiego, tak? Nergala, satanisty, osoby, która kpi z Ojca Świętego, która kpi z katolików, która atakuje katolików. Przecież niedawno był proces, ta osoba stawała przed sądem za podarcie i sprofanowanie Pisma Świętego, za obrazy katolików. Kiedy, nie chcę komentować wyroków sądu, ale no, łagodnie mówiąc, bardzo dziwny wyrok sądu uniewinniający pana Nergala. Pan Nergal skwitował sformułowaniem szatan zwyciężył. I taka osoba z naszego abonamentu jest zatrudniona jako juror w bardzo prestiżowym programie telewizji publicznej. Jakby oczywiste jest to, że osoby będące jurorami w takim programie, tak oglądanym, tak wpływowym, tak świetnym czasie antenowym, stają się, czy tego chcemy, czy nie, tak działa mechanizm telewizji, autorytetami, które są zapraszane do różnych pism, wypowiadają się i tak się rzeczywiście dzieje. Pan Nergal w jednym z tygodników w tej chwili występuje parodiując Ojca Świętego w stroju Ojca Świętego, z szatańskimi gestami i za nasz abonament to się dzieje. No, ciekawe, co by było, gdyby pan Nergal podarł symbole religijne muzułmanów czy środowisk żydowskich. No, myślę, że telewizja publiczna nie zdecydowałaby ciekawe, się. Ciekawe, co by było, gdyby pan Nergal wymyślił podobny tytuł swojej piosenki jak tej, którą ma obecnie. Chrześcijanie do Lwów, dokładnie tak brzmi ten tytuł. Tak, to na przykład gdyby... Pachnie nienawiścią chyba, Chrześcijanie prawda? Do Lwów, czyli na śmierć, czyli nie wiem, gdyby była piosenka Żydzi do gazu. Ciekawe, czy mógłby występować w telewizji publicznej, prawda? Analogiczne, ewidentnie. Czy my możemy jakoś interweniować w tej sprawie? Ja uważam, że w ogóle no, to jest ten proces, że katolicy są czasem no, za mało zdecydowani. My jesteśmy ludźmi pełnymi pokory, jesteśmy ludźmi, którzy nie biją się o swoje i uważam, że powinniśmy tak jak muzułmanie walczyli o swoje, no już różnymi metodami, może nie takimi. Niektóre prawda, środowiska muzułmańskie szły w tym bardzo daleko, ale mam na myśli zdecydowaną postawę. Środowiska żydowskie również, bardzo zdecydowana postawa i to przynosi rezultaty. I ja uważam, że my katolicy też powinniśmy nie zgadzać się na to, żeby było w Polsce łamane prawo. Telewizja publiczna ma w ustawie w ogóle zapisane, że powinna respektować wartości chrześcijańskie. Więc jest tu łamane prawo i jest tu łamane po prostu no, pewna kultura, pewien szacunek do religii. Nawet gdyby tego nie było w ustawie, to po prostu tego nie powinno w żadnym wypadku być. Ja jestem zwolennikiem na przykład takich akcji, jaka kiedyś była akcja katolików świeckich wobec machiny, która naigrywała się na okładce z Matki Boskiej i po prostu ci katolicy, internauci zrobili wielką akcję, apelowali do reklamodawców, że jeżeli będą się ukazywać w takim piśmie, to oni nie będą kupować ich produktów i rzeczywiście to pozytywnie wpłynęło na cały ten proceder. Już machina drugi raz nie odważyła się na tego typu skandaliczne zachowania i ja myślę, że my też powinniśmy po pierwsze zalać telewizję publiczną listami. Po drugie, my politycy oczywiście też mamy tutaj swoje obowiązki. Ja na najbliższym posiedzeniu Komisji Kultury z koleżankami, kolegami wystosujemy dezyderat do telewizji publicznej, do prezesa TVP, do Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z protestem przeciwko takim zachowaniom i z prośbą o ustosunkowanie się. No bo po prostu to jest jeden wielki skandal i cieszę się, że też hierarchowie Kościoła, księża biskupi też włączyli się w tę akcję. My musimy być razem. Jeżeli nie będziemy przeciwstawiać się takim zachowaniom, to niestety będziemy pokazywać, że nam to nie przeszkadza. No, musimy tutaj działać razem, tak jak przedstawiciele innych religii. Wtedy będą nas szanować. Panie pośle, a jak w ogóle mogło dojść do takiej sytuacji? To jest ciekawa sprawa. No cóż, widocznie